To chyba ten zwiastun, nie? Zobaczmy. Bo to Ruscy robili. Okej. Ogarnijmy. O kurde! Kojarzycie to miejsce, co? A to robili czy jak? Ej, na проводе. Я Рейчел, подруга Саманты. Ты типа приехал? Ну, типа привет из Бэйвью. Nice. Город у нас, знаешь, небольшой, потеряться здесь легко. Все, мне нужна моя тачка. Пригони ее как за салон. Пока ты найдешь. То есть хиба анимация? To nie jest na jakimś silniku gry, no nie? No bo nie wiem. Most Wanted? Nie pasuje. Oh yeah. Kurde, jak oni to zrobili? Dzieciństwo, kurde. Okej, to końcówka. Like a dog without a bone and actor out alone. Nice. Kurczę, ale tak myślę, że gdyby faktycznie EA Games zrobiło remake tego Need for Speed Underground 2 na przykład na nowe konsole, ulepszyliby grafikę i dodali jakieś nowe rzeczy, to po takiej totalnej rekonstrukcji gry chyba nie byłaby ta gra aż taka ciekawa, bo poza takim rypaniem wyścigów i jakąś tam fabułą jako taką, no nic tutaj takiego głębszego nie ma. Myślę, że ona nie spełniłaby takich oczekiwań współczesnego gracza, nie? Tak na dawne czasy, no to była fajna, no nie? Miałeś otwarty świat, mogłeś sobie tunigować furki. Taki tuning na tamte czasy był spoko. Ale tak myślę, że dzisiaj by do graczy nie trafiła ta gra. No bo to jest po prostu jeżdżenie wyścigów, ulepszanie trochę furki i właściwie tyle. Nic poza tym. Nie? Tak mi się wydaje, że to nie weszłoby. Dlatego zrobili tego Need for Speeda z 2015 roku w klimacie Undergrounda. Potem zrobili Paybacka w klimacie, nie wiem, szybkich i wściekłych. I potem zrobili zajebistego hita, który był właśnie w klimacie Undergrounda i był świetny. Naprawdę to była świetna gra. I stwierdzili, dobra, graczom się podoba, no to nie kontynuujemy tego, nie będziemy go wspierać już, lejemy na tego Need for Speeda i zwalniamy to studio. Najlepszy Need for Speed od, nie wiem, 5 lat, nie? I powiedzieli, nie będziemy tego Need for Speeda już więcej wspierać, 3 miesiące po premierze. Kurde, a najlepszy Need for Speed hit, nie? Ech, nie rozumiem tego. No, ale zwiastun bardzo fajny, tak nie wiem właśnie, czy robili to na jakimś silniku gry, czy
czy w jakimś Blenderze to robili, czy coś, ale wszystko jest ładnie odwzorowane, to w jaki sposób samochody się zachowują z tego undergrounda. Nie ma tutaj jakiegoś tam realizmu czy coś, tylko jest taki totalny hype na tego undergrounda. Tak jakbyś, kurczę, wyrwał się z tego świata undergrounda, popatrzył na ten zwiastun, taki 100% Underground 2. Piękna sprawa. Unreal Engine 4, tak? Aha, spoko. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. I też te detale wszystkie odtworzone, tych ulic, w stylu tego Undergrounda, tego Bayview to chyba było, tak? Mega, mega. Mega fajne. I tutaj to połączenie jeszcze tego gościa z tym otoczeniem tutaj, zobaczcie. Mamy ten fragment tutaj jakiejś wysokiej jakości kostka w Undergroundzie 2, to była po prostu jakaś rozmazana tekstura. Wiesz, też pewnie gościu szedł sobie na green screenie czy coś. Widać tutaj, nie, że jest green screenowany, ale jakby wow, to jest mega, mega. To powinien być generalnie wstęp do Undergrounda 2, co? To by było to. Ładnie to odwzorowali, naprawdę. Bardzo, bardzo fajna sprawa.